Witam was serdecznie. Tu gracz niedzielny 1, a to jest piąty odcinek z cyklu Pograjmy w Alan Wake. Otóż na początku zbierzmy amunicję do rewolweru oraz baterie do latarki. Okej. Dobrze, na początek kilka słów wyjaśnienia. Ten odcinek nagrałem w ten sposób, że najpierw nagrałem materiał filmowy z gry, ponieważ wydawało mi się, że nagrałem to równolegle z moim komentarzem, no to nie sprawdzałem tego. Później się okazało, że mój głos się nie nagrał, w związku z tym w tej chwili dogrywam swój głos, swój komentarz do gry. Także może być trochę dziwnie. No nic, penetrujemy dalej las. Okej, są przeciwnicy. Widzę, że muszę włożyć baterię. Nawiasem mówiąc, te baterie dość szybko się wyczerpują. Okej, dwóch przeciwników mamy z głowy. Idziemy dalej. Aha, najpierw sobie podładujemy trochę energii. No i latarkę. Tak. Przeładowaliśmy broń. No i idźmy dalej. Oho, następna ekipa się zjawiła. Ekipa się zjawiła. Przepraszam. Znowu muszę włożyć baterię. No dobra, kill him. Znowu do światełka. Idzie da w las. No tak, no najpierw trochę tu przeszukamy. A widzę, że znowu się atmosfera zaczyna zagęszczać. Wow. Dostałem w ryło. Zapomniałem, że tu można robić uniki. O Jezu, znowu dostałem w ryło. Bateria, przeładuj broń. O Jezu. Ale ta walka z przeciwnikami cały czas mi nie wychodzi najlepiej. Podładujemy energię. I znowu do lasu. Odnoszę takie wrażenie, że im dłużej przebywam w danym miejscu, tym częściej jestem atakowany przez opętanych. O, mały, niski poziom energii. O, to po mnie. Ten pogłos, który słyszycie w tle, to mogę być ja w trakcie pierwszego nagrania tego na żywo. Także bardzo was za to przepraszam.
ale nie mogłem tego materiału nagrać ponownie, ponieważ no musiałbym się cofnąć do początku rozdziału. A już by mi się nie chciało przechodzić tego od samego początku. Dobra, znowu dostałem w ryło. Aj, ta walka z przeciwnikami nie najlepiej mi wychodzi. Dobra, Alan, przeładuj broń. No niestety, nie tak łatwo się ich pozbyć. Znowu niski poziom energii. Zostałem w ryło. I'm dead. Zbierzmy amunicję, zbierzmy baterie. No i pewnie zaraz gdzieś tu wyskoczą. Jasne. No, jeszcze się podniósł. Dobra, trzeba włożyć baterię. O nie. Tych dwóch mamy z głowy. Strzałka, widzę, wskazuje kierunek w prawo. Mhm, no i od tylca na mnie tu zaskoczy. Ła. No ładnie. No świetnie. Po raz kolejny w piach. Może uda się tym razem. No ile można dostawać w ryło? Dobra, dwóch poszło w piach. Dawać mi tu kolejnych. Dobra, strona maszynopisu. Yes. Muszę uważać na końcówki. No, oczywiście tu mi zachciało się przejrzeć stronę tytułową. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. No dobra, kontynuujemy naszą podróż przez las. Ja sobie łyknę wody mineralnej. Okej. O, widzę źródło światła. Światła. Tak, światła. Otwórzmy tą skrzynkę. Dobra, amunicja do rewolweru.
No i chodźmy dalej. Tu jest, widzę, zejście niżej. Tam są jakieś ślady farby fluorescencyjnej. Znowu ten wariat Karl Staki się wydziera. Tutaj znalazłem skrzynkę. No i rakietnicę. Szkoda tylko, że z jedną sztyką amunicji. A muzyka jest niesamowita. Można zrobić w gacie. No i ale my przeszukujemy dokładnie teren. No, to wygląda na to, że nic nie ma. Jezu, jak tu ciemno. I te odgłosy są niesamowite. Tam w tle się coś buja na linie, jakieś trzeszczy, trzaski słychać. Aha. Są wariaci. Kill him! No niestety źle skończyłem. Ale teraz mam na nich pomysł. Dobra, dostaniemy się do tej skrzynki. Przeładujmy flarę. A właściwie rakietnicę. Znowu z Karl Staki żeryło. No i tak jak mówiłem, miałem na nich pomysł. A załatwiłem ich z rakietnicy. No ale też pozbyłem się dobrej broni. Teraz pewno nieprędko znajdę rakietnicę kolejną. No, tu widzę, jest jakaś chatka, puchatka. Wejdźmy do niej. Baterie litowe, strzelba.
O, telewizorek. Włączmy go. So many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools. Oops. Gaze upon quantum immortality. Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. Night springs. No cóż, niezły koniec. I niezbyt szczęśliwy. No nic, ale my kontynuujemy naszą podróż. Dobra, coś żeśmy uruchomili. O, strona maszynopisu. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up. And she wouldn't help me find Alice. Dobra, coś znowu wyłączyłem. Okej. A, widzę, znowu atmosfera się zagęszcza. Coś tu się dzieje. A znowu słyszę Karla Stykiego.
wariata jednym. O, brama zamknięta. Już się stąd nie wydostanę. Flary nie mam. Szczelba. O! Skrzynia z amunicją. Dobra, zmienię na rewolwer. Dobra, to okolice trochę przeszukamy. Może znajdę coś ciekawego. A, jest nasz znajomy. A jest trochę głos przesunięty, a ja dostałem w ryło. No cóż, wybaczcie za jakość tego materiału, ale tak jak mówię, na skutek mojego błędu, no nie nagrałem głosu pierwotnie i konsekwencje są takie, że teraz dźwięk, że jest przesunięty w stosunku do obrazu, jest przyspieszony, a właściwie opóźniony, przepraszam. No nic, pewnie z tymi przeciwnikami trochę powalczymy. No tak, ale jak ja tak sztywno będę stał, to nie będę miał sukcesu. Znowu mnie załatwili. No idziemy do Carlos takiego. Jest nasz koleś. I jego bandziocha. No Alan, postaraj się. I znowu w ryło dostałem. O, sorry za to krzeszczące krzesło. Dobra, bierz tą amunicję. And fail!
No widzę, strzelba jest skuteczniejsza. No nic, wryło i tak dostanę. A niestety. No dobra, zaczynamy wszystko od początku. Słuchajcie, jak mi tak nie będzie szła ta walka z przeciwnikami, to po prostu przerwę nagrywanie w pewnym momencie. Postaram się ich pokonać za kamerą i włączyć nagrywanie w momencie, no już po walce z przeciwnikami. No dobra, to chyba skończymy w tym momencie. W tym momencie tą rzeźnię. Dobra, ja tu przerwę chyba nagrywanie. No nie, nie, jeszcze raz. Dobra, tu była przerwa. Tu pokonałem przeciwnika. No i walczę teraz z Karlem Staki. Jest niesamowicie szybki. Trzeba go upolować. Spróbuję ze strzelby. Niestety widzę, że strzelba oddaje dwa strzały i trzeba ją przeładować. Dobra. Okej. Okay. Mamy Karla Stakiego z głowy. No nic, czyli konsekwentnie podążamy do stacji benzynowej. Brama. A nic, przeszukajmy ten teren. Może coś ciekawego znajdę. A, termosik. Super. Dobra, otwieramy bramę. Psztyk. No, już widzę światła stacji. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. No dobra, trzeba się do niej jakoś dostać. Ale raczej wszystko. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself.
jest strona maszynopiu. Pisło już. Co ja z tymi końcówkami? Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. No dobra, przeszukajmy stację. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. No ładnie, gdzieś mu cały tydzień umknął. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Musiał zdrowo garować. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix her. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV. Talking crazy. Was I losing my mind? Czyżbym tracił zmysły? Dobra, przeszukajmy pomieszczenie stacji. Co tam jest do czytania? A, tutaj coś na tej ścianie wisi. Mhm. Rightfall Sheriff Station. Super, przyjechała policja. Thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen... We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? No, to Stucky był właścicielem. What happened in the forest? She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Okej, okay, wygląda no, to na finał odcinka. Jeszcze tutaj przyjechaliśmy na miejsce zdarzenia. No dobrze, wypadałoby również w tym momencie zakończyć piąty odcinek Pograjmy w Alan Wake. No i oczywiście kolejny odcinek zacznie się od drugiego odcinka, tak. Cześć, do widzenia.